Godziny, gdzie wody nie sięgały powodzi, można było tu prowadzić od średniowiecza i wcześniej, od czasów kultury łużyckiej. Tu są ślady kultury łużyckiej na tych wszystkich wsiach rybackich, które naokoło otaczają Doliny Warty. Also genau hier an dem Ort war früher Pyjame vor den Trockenlegungsmaßnahmen und also praktisch direkt am Flussufer gelegen und es hat sich hier so links und rechts am Flussufer gestreut an einer Stelle, wo die Überschwemmungen nicht mehr hinkamen und auch an der Stelle gibt es auch archäologische Funde der alten sorbischen Kultur, also sorbische, slawische Stämme, genau. Kiedy zacząłem gromadzić wiedzę o tym obszarze, przeczytałem, że w tej starej rybackiej wsi swój port miała huta szkła, w której zbierano, w której ładowano na statki butelki i wyłożono gdzieś do Hamburga, spławiając je. Also hier in diesem alten Fischerdorf gab es einen Flusshafen, haben wir ja gestern auch gehört, dass es hier in der Nähe eine Glashütte gab und in diesem Flusshafen wurden die Glasprodukte noch eingelagert, also mit dem Floß nach unten getrieben aus Świdnice, Świdnice była ta... Nie, w Tarnowie, za Świdnicą tam dalej. W Tarnowie, also in Tarnow war die Glashütte und die Glasprodukte wurden mit dem Floß hier verschifft und hier auch eingelagert und dann weiter sogar bis nach Hamburg transportiert. Sobie, jak była huta, jak był magazyn szkła, to musiało być dużo stłuczki gdzieś. I zacząłem pytać ludzi we wsi, czy gdzieś ktoś wie, gdzie jest dużo szkła. Also wenn es hier eine Glashütte gegeben hat und wenn die Glasprodukte hier eingelagert worden sind, müssten natürlich auch noch Glasüberreste zu finden sein. Und ich habe die Leute gefragt, wo findet man hier noch Glasreste? Wreszcie się okazało, że to było tu. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass es hier an Ort und Stelle war. Zarosło to jeszcze dwa lata temu, jak pogłębiano kanał, można było widzieć masę szkła wydobytego z tego dna kanału. Als man vor zwei, drei Jahren den Kanal vertieft hat, also das Flussbett, das Bett vertieft hat, hat man hier noch Massen an Glas gefunden. Na tym polu, który teraz rośnie lasek, tu było przed 15 laty pole orne. I przychodziłem tu wiosną i jesienią, żeby szukać pieczęci szklanych. Also hier war ein